Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj chcę Wam pokazać taką, myślę, że prostą naprawę torebki. Chociaż powiem szczerze, że pierwszy raz będę taką naprawę robił. Wcześniej się nic takiego nie przytrafiało. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam oczywiście do obejrzenia. Ale wcześniej proszę walnijcie kciuka do góry. To mi pomoże tutaj się rozwijać w jakimś stopniu na YouTube. A więc pokażę Wam, o co tutaj chodzi. Widzicie torebeczka? Ten materiał od środka, na szczęście, on się cały połamał, podarł się, jakiś tutaj sztywny jest materiał. Koncepcja jest taka, że wszystko tutaj to usuwam, daję nową taśmę wzmacniającą, podkładam to grubą skórą i będzie to przeszyte na całości. Tak więc pierw muszę tutaj roznitować. Usuwamy teraz ten materiał. Skóra zawsze bardziej naciąga się w jednym kierunku. Te kierunki mogą się troszeczkę zmieniać, jeżeli biorąc pod uwagę cały płat, ale wybierając coś na paski, wybieram, żeby na długość raczej się nie rozciągała. Na szerokość oczywiście to nie ma żadnego wpływu, natomiast na długość chciałbym, żeby to była raczej sztywna skóra. To jeszcze będzie wzmocnione taśmą oczywiście, ale dobrze, żeby ta skóra też jeszcze pomagała temu. No i to będzie tak tutaj przyklejone. Ale nim to przykleję, to do tego muszę dać taśmę wzmacniającą. Ja sobie zawsze troszeczkę kleju dodaję na paski, ponieważ w tych taśmach jest to troszeczkę słaby klej, a chciałbym ją dać na całej szerokości tutaj paska.
jest posmarowane. Teraz odczekam jakieś 5 minut, jak to przeschnie, i wkleję w to taśmę wzmacniającą. Następnie przykleimy to do skóry. Bardzo się cieszę, że znowu mogę coś dla Was nagrać. Mam nadzieję, że teraz już mi to szybciej przyjdzie, to nagrywanie filmów. Aparat naprawiony. Mam nadzieję, że już w tym roku się nie rozleci, że nic się nie wydarzy takiego, że się znowu zepsuje. I czekamy aż do wyschnięcia. Ta taśma jest bardzo mocny klej ma. Nawet się nie spodziewałem. Zalepiam te wszystkie duże otwory. Później się będę martwił, czym to z powrotem wybić. No bo i tak dam na to czarną skórę, więc będzie trzeba jakoś te otwory dorobić. A z tego co pamiętam, to takich szerokich wybijaków chyba nie mam. Teraz sobie poucinam ten naddatek taśmy. Jak gdzieś mi tu wystaje, to wszystkie jakieś tam taśmy, które mają klej na sobie, ciężko się to obcina, bo lepi się to do nożyczek. Smarować klej. Okay. Mniej więcej zarys zrobiony. Paski i skóra są posmarowane. Pewnie znowu będą pytania, co to jest za klej. A więc to jest oczywiście też klej niemieckiej produkcji marki Renia. To nie są tanie kleje w porównaniu do innych produktów, czy to włoskich, czy polskich, już w szczególności. No ale one są bardzo, bardzo dobre. I używając ten klej, wystarczy naprawdę parę minut, żeby można było przyłożyć materiał. I druga jeszcze taka ważna rzecz. Jak rzeczy sklejone tym klejem, można prawie że od razu szyć na maszynie. Nie
Nie trzeba czekać jeden czy dwa dni, żeby wszystko idealnie wyschło. Nitka nie będzie się, igła nie będzie się zbierała, nie będzie zbierała kleju, nie będzie się nitka szczępiła od kleju. I teraz znowu trzeba to równiutko wyciąć. Nudy, nie? Same nudy. Taka naprawa to nie jest nic szczególnego. A więc teraz będę próbował to przeszyć na tej maszynie. Tu jest zaokrąglone, więc ciężko mi było jakiś magnes dać, coś co mi tutaj będzie trzymało brzeg. Będę musiał się skupić i troszeczkę na wyczucie jechać i będę musiał pomyśleć, co tutaj jakiś dystans, żeby zrobić na przyszłość. Tutaj to, że nie ma pozycjonowania igły, to troszeczkę utrudnia pracę. Okej. Co to się nam stało? Dlaczegoż tu? Dlaczego stopka wyleciała? Nie mam pojęcia. Bezpieczniej będzie wyciągnąć pasek. A już tak się cieszyłem, że do końca już zmierzam. No cóż.
pasek mam przeszyty. Widać będzie. Drugi tak samo. Okay. Teraz muszę tutaj te otwory zrobić. I tak, coś zobaczymy. Tego dużego na pewno nie mam. Już jest prawie zrobione. To sobie odłożymy na boczek. Jeszcze tylko trzeba przełożyć tutaj przez ten nit ozdobny. Widzicie, jak to działa? Tadam! Gotowe! No i jak wygląda? Środek czarna skóra. To wszystko, to co się zniszczyło, usunięte. Powiem wam, dzięki inwestycji w tą nową maszynę, to nawet to ładnie wygląda. Myślę, że na zwykłej łaciarce bardzo ciężko by było taki równy, dociągnięty ściek uzyskać, a ta maszyna pozwoliła mi, żeby zrobić taką naprawę. Tak jak mówię, to jest mój pierwszy raz w takiej naprawie, ale dzięki temu, że kupiłem tą maszynę, to mogę robić coraz bardziej precyzyjne, wymagające naprawy. Mam nadzieję, że klientka będzie bardzo ucieszona. To mi zawsze dużo radości daje i takiej energii. No to jeszcze raz pochwalenie się, i jeśli wam się spodobał ten film, to dajcie kciuka w górę, napiszcie komentarz, cokolwiek, będzie mi bardzo miło. Cześć!